Polski YouTube z dnia na dzień się rozrasta. Kiedyś liczba miliona subskrypcji robiła ogromne wrażenie. Teraz taką liczbę subskrypcji posiadają dziesiątki, jak nie setki twórców. Jednak tylko kwestią czasu jest to, jak twórcy będą sięgać kolejnych progów pokroju 5 milionów czy 10 milionów subskrypcji. Ten pierwszy próg przybył pierwszy w pełni polski twórca, czyli Blowek. Tworzył on film na tej platformie od blisko 12 lat, tak więc jest on poniekąd YouTube'owym dinozaurem. I dosłownie kilka dni temu osiągnął on próg 5 milionów subskrypcji. Taką liczbę subskrypcji posiadają jeszcze dwa kanały, które nie do końca są tak samo traktowane jak kanał Blowka. Pierwszy kanał to słynny Badland z treściami dla młodszych odbiorców, którzy to pochodzą z różnych krajów. Drugim natomiast jest Warner Bros. Kids, który nie wiadomo czemu posiada lokalizację kanału na Polskę. Dlatego jest on drugi w tym rankingu i trzeci z progiem 5 milionów subskrypcji jest Blowek. Pośpieszyliście i tego nie miało być dzisiaj, a jest dzisiaj, także specjal będzie. I tutaj też wielkie podziękowania dla ludzi z Twittera. Twitter, bardzo dziękuję. I oczywiście rozgorzała tam dyskusja odnośnie tego, czy zasłużyłem, czy nie zasłużyłem. Też zauważyłem, że jak ktoś coś osiąga, to bardzo często, może nie, że jest to mu odbierane, ale zawsze tak negowane, że on nie zasłużył. Nie wiem, szczerze, robię to już z 13 lat na YouTubie generalnie. No i po prostu mnie to cieszy, że to jest. Mimo że jest on top 1 twórcą pod względem subskrypcji w Polsce, to na pewno nie wskazują na to wyświetlenia, które czasami nawet nie przebijają progu 100 tysięcy odsłon, bo po prostu content ten nie jest zbyt odkrywczy, a sam twórca przez swoje problemy zdrowotne raczej ogranicza się do tak zwanego bezpiecznego contentu. Niemniej jednak liczba subskrypcji oraz historia Blowka robi spore wrażenie. Wrażenie, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu, robi również wypadek gościa programu High Five. Prawdopodobnie o tym wypadku nie byłoby aż tak głośno, gdyby nie fakt, że osoba, która zginęła w nim, brała udział w filmie tego twórcy, który został obejrzany ponad 800 tysięcy razy. RQ 900 i Marcin, właśnie właściciel tego samochodu. Cześć Marcin. Cześć, witam. Co to dokładnie jest RQ900? RQ900 od Manharta, prawie idealny. Prawie idealny? Tak jest. Co to znaczy? Porozmawiamy o tym później. Okej. Okay. Podobno ma być 10, ten jest jedynka, dwójki najprawdopodobniej jeszcze nie ma. Czyli to jest jedyny na świecie? Na ten moment, według mojej wiedzy, tak. Ja pierdzielę. Odpalałeś go dzisiaj? Nie. Przygotujcie się na potężny cold start. Ja nie słyszałem nigdy na żywo tego samochodu. Ale cichutki. Auto, jak podają serwisy, uderzyło w budynek, a kierowca zginął na miejscu. Samochód wraca z osada wraz z pasażerem. Pojazd posiadał również tablicę z napisem młoda para. Tak więc prawdopodobnie uczestniczył on również w ślubie. Nie jest to auto najwolniejsze, legitymuje się ono mocą aż 900 koni mechanicznych. I dość ciężko jest jechać tym autem przepisowo. Było ono również mocno limitowane, bo powstało tylko 10 sztuk tych samochodów. Wartość wozu oscylowała w granicach ponad miliona złotych. Niestety nie wiadomo, co było powodem zdarzenia. Prawdopodobnie auto po prostu wypadło zakrętu, a następnie uderzyło w budynek. Dość spore zdziwienie budzi fakt, że kierowca zginął, mimo że pasażerowie uszli cali z życiem. Jednak jest to auto klasy premium, tak więc powinno oferować jakiś poziom bezpieczeństwa. Niepokojące wieści odnośnie stanu zdrowia docierają do nas również od Hajhani. Jakiś czas temu informowałem was o tym, że influencerka wstawiła post na Instagramie, gdzie mówiła, że coś złego jej się dzieje. Ale teraz o tym nie powie, a widzowie muszą czekać aż do poniedziałku. Oczywiście za taki ruch pospała się fala hejtu, bo lepszą opcją było przekazanie informacji od razu lub po prostu poczekanie do poniedziałku. A tak końcowo wyglądała informacja, którą chciała przekazać influencerka. Miałam właśnie gruby problem z zatokami i z płucami. No i też wam tutaj powiem o takiej przykrej rzeczy, której dowiedziałam się po ostatnim koncercie w Katowicach. Ponieważ poszłam do laryngologa, uznałam, że koniec tego dobrego, te problemy z zatokami, z gardłem i ze strunami głosowymi, ponieważ no, słyszycie, jak ja brzmię, muszą się skończyć. Laryngologa dowiedziałam się niestety, że mam tak zwanego guzka śpiewaczy na prawej strunie głosowej. I po prostu on mnie boli po większym wysiłku. Mam nadzieję, że nic poważnego z tego nie będzie. Jeżeli będzie dało się to wyciąć, to ja będę próbowała właśnie się umówić na taką operację. Podobno to jest bardzo częste u osób, które wykorzystują swój... Jak możemy usłyszeć, nie jest to bardzo poważna sprawa, jednak może się to zakończyć operacją. A głos w pracy Hani jest istotny, ponieważ często oni koncertują, przez to głos jest mocno eksploatowany, a problemy z nim związane mogą być wyjątkowo uciążliwe. Uciążliwe są również pytania widzów odnośnie tego, czy byłą dziewczynę Boxdela podrywa Adrian Polak. Jakiś czas temu był on widywany z Fagatą, a teraz można zobaczyć jego komentarze pod zdjęciem byłej dziewczyny Boxdela, czyli Madzi. Nie są to nie wiadomo jakie komentarze, ale z pewnością influencer ten chce zwrócić na siebie uwagę, dodając różne emotki. Temat tak nabrał rozgłosu, że ludzie zaczęli pytać Boxdela o to, czy Adrian Polak faktycznie startuje do jego byłej dziewczyny. Co mu uważa, że Adrian Polak komentuje zdjęcia w Instagramie?
Luz, tam to jest już wyjaśniony temat z Adim. Chwilę zajęło Boxdelowi, aby sobie temat przetrawić i odpowiedzieć, że nie ma z tym problemu i że temat przegadał, jednak nie wyglądało to na zdecydowaną odpowiedź, a na pewno kwestia tego, kto podbija do jego byłej dziewczyny, w jakimś mniejszym stopniu lub też większym go porusza. Jednak to nie jedyny problem Boxdela. Projekt GOAT składa się z 5 dość sporych twórców. Przy każdym projekcie, gdzie jest większa liczba osób, zdarzają się pewne niedomówienia czy kłótnie i tak również jest w przypadku GOAT. Jednak tutaj powodem tych problemów jest sam Boxdel, który delikatnie mówiąc zlewa swoich współpracowników, nie odbierając od nich telefonów, ani nie odpisując na ich wiadomości. Teraz rzecz, Boxdel. Czy robimy to w tą niedzielę? Na pewno nie. No, ja uważam, Boxdel, że dlaczego, bo Boxdel jest taki, że on cały czas się mota, czy znaczy on pisał dzisiaj też na grupie, że nie damy rady. On ode mnie przestał odbierać telefony. I on gadał, że jest bardzo chętny. No, on gada jedna... Tobie! Tobie nawet by sprzedał swoją duszę. Jesteś wkurzony na Boxdela? Jestem, no. Jestem, bo ja nie lubię w ogóle się prosić ludzi, nie lubię chodzić za osobami, nie lubię ich prosić o coś. Bo jakby wiesz, ja później do niego Boxdela dzwonię, pytam się, kiedy to wrzucisz, on nie odbiera telefonu. Takie rzeczy mnie f***ają i to mi zabija vibe. Dziwne. Później do niego dzwonię, on nie odbiera, no to wiesz, to mnie wkurza, że muszę się prosić. Że Izak to odbiera też jako brak szacunku, że nie odbiera nawet od ciebie, nie? Ja f***ję tam aferkowód, żebyście sobie mogli robić jazdy, jeździcie moim ramem, f***a. Teraz powiedziałeś, ja rama nie tnę już nigdy więcej, żadnego twojego auta. Bo wy robicie, bo wy mi robicie jakieś pretensje do mnie. Boxdel argumentował swoją niedostępność i brak stanowiska tym, jak dużo rzeczy on zapewnia do projektu i żeby się go nie czepiali. Jednak trochę pomylił pojęcia, bo to, co on zapewnia do projektu, to jedno, a drugie to kwestia współpracy i poszanowania pozostałych członków i ich czasu. Można powiedzieć, że Boxdela odtajeło i kłótnia ta trochę namieszała w całym projekcie. Jak to się zakończyło? Dobra, ty Sylwek akurat luz, ale chyba niech się do mnie chłopaki inne nie dopalają. Cytuję mnie, to ja nie jestem ścieciem, którym można te pomiatać. Teraz się chyba jakoś źle odpaliłeś i sobie bad tripa narzucasz. A ty teraz płaczesz jak dzieciak. Się zachowujesz jak dzieciak, teraz 17-latek. To są takie afery koperkowe. O, jest Izak, jest Izak. Ej, wróciłem. Izak, który podobno pojechał. No nie, zostałem właśnie specjalnie. Wrócił. Dobra, dawajcie. Jaki macie... Ja musiałem za tobą chodzić i ganiać ciebie o fotę, albo wrzucenie formularza, albo wrzucenie filmu na YouTube'a. Dzwonię do ciebie, piszę do ciebie, ty nie odbierasz ode mnie wiadomości, nie odbierasz ode mnie telefonów, nie odpisujesz. I wiesz, ja nienawidzę... Przepraszam, że się uniosłem. Sorry, nie chciałem tak wybuchnąć. Po tym jak Boxdel zobaczył, że każdy jest przeciwko niemu i słusznie, bo to nie podlega dyskusji, że trzeba szanować czas współpracowników, przyznał rację i przeprosił za to, co zrobił. Cała kłótnia rozchodziła się o to, kto jeździ autami Boxdela oraz to, jak dużo on włożył w ten projekt. Ważne, że w projekcie tym są osoby takie jak Wardenka, które pełnią rolę takiego pośrednika między dwoma współpracownikami, ponieważ to pozwala na to, żeby dojść do porozumienia. Bo w przeciwnym wypadku taki projekt bardzo szybko by się rozleciał, jednak przez duże zaangażowanie Wardęgi w GOATS nie ma on czasu na tworzenie materiałów na swój kanał Wataha, o czym również on wspomniał. A właśnie opowiedz stary może o tej Wataszce, bo to jest chyba taki smutny temat dla ciebie trochę ostatnio, nie? Widziałem, że... No, że... Jaki to jest dziwny gość ten Boxdel. Jaki to jest dziwny gość. Czy smutny? No nie. No wiadomo, jest mi... No może i smutny. No jest mi w chuj przykro, że nie mam czasu ostatnio, żeby robić odcinki. Chciałem bardzo zrobić odcinek. Zacząłem pisać scenariusz. Ale mamy takie problemy kadrowe w GOATS-ach, że dalej siedzę i montuję filmy. Oczywiście powrót Wardęgi na YouTube sporo by namieszał i z miłą chęcią wiele osób obejrzałoby kolejne filmy w jego wykonaniu, lecz jeżeli nie dojdzie więcej montażystów do projektu, to może być to nie lada problem. Najmłodszy członek GOATS, czyli Kacper Błoński, znalazł się w szpitalu. Na pierwszy rzut oka nie można było stwierdzić, co mu dokładnie się stało, jednak końcowo influencer wyjaśnił powód pobytu w tym miejscu. Nie martwcie się, wszystko dobrze. Wycinałem znamię. Troszkę boli. Ale panie... Dobrze się mną opiekują tutaj, więc don't worry. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, a ja zapraszam was na kanał TechNews, gdzie możecie zobaczyć takie tematy jak mężczyzna wysłał kciuk w górę w SMS-ie, a ten kosztował go aż 62 tysiące dolarów. Google wprowadza do szpitali usługę opartą na sztucznej inteligencji, a USB-C już niedługo wyląduje w iPhone'ie. Kliknij w odnośnik na ekranie i obejrzyj ten film.